Witajcie kochani, chcieliśmy się z wami o nas podzielić. Moja żona Anita. Jej mąż Norbert. Należymy do Kościoła Mocy Zespołu Apostolskiego Obóz Boży w Polsce. Chcieliśmy wam opowiedzieć o nas. Jak żeśmy się poznali? Gdzie żeśmy się poznali? Gdzie żeśmy się poznali? W kościele. Tak wyszło. Dlaczego nie dyskoteka? Dlaczego nie kino? Dlaczego nie spacer czy ulica gdzieś, tylko kościół? Jestem człowiekiem narodzonym z Bożego Ducha w 2005 roku. Bardzo długo szukałem bliskiej mi osoby, żony. Długo się przed tym broniłem. Jestem po rozwodzie. Pierwsze małżeństwo, które weszło z deficytów. Potem był drugi związek, który też powstał jako substytutu przyklejenia plastra na rany. Po czym pojawia się moja żona, kiedy ja staję i mówię: Boże, nie chcę żadnej baby już w moim życiu, chyba że ty ją przyprowadzisz. I pojawia się przede mną moja niewiasta, żona. Najpierw córka Boga. I mówi: mam objawienie, że będziesz moim mężem. I ja mówię: ja nie. Uciekłem w drugą stronę. Ale to mi nie dawało spokoju. Mówię: jak objawienie, że ktoś jest w ogóle, może być mężem? Mówię: no spoko. Mówię: w ogóle Boże, ona mi się ani nie podoba, ani nie jest w ogóle taka, jakbym chciał. No, a wtedy Anitka, krótkie włosy, na jakieś 3 mm. I słynną męską koszulę w klatę. Damską! Więc po prostu jakby uciekałem przed tym. Mówię do niej: mam długi. Ona do mnie mówi: ja też. Mówię, nie mam rozwodu i nie chcę mi się go zakładać. Wtedy usłyszałem od niej coś takiego, że nie zmuszę cię przede mną. Jeśli ty nie chcesz, to ja cię nie zmuszę, a przede mną cała wieczność. No właśnie. Po czym ja mówię do niej, mówię: ale jak widzisz ten związek? Mówię: 400 kilometrów, ona Cieszyn, ja Warszawa. Mówię, to ona do mnie odpowiada, mówi: to moi rodzice mieli do siebie 600, nie było internetu, telefonu. Mówi: a list szedł miesiąc. Mówię: dobra, mówię. Ja już się zerwałem z tej rozmowy, wysłałem nawet do jednego pastora. Pastor mi mówi: czego szukasz? Przecież mówi: jest od ponad 3 lat w naszej służbie, jeździ za nami, jest na każdej szkole, czego szukasz? Narodzona z Bożego Ducha dziewczyna. Mówię: dobra, mówię. I ona przeciwko mnie, mówię: wyjdę dalej, idę do drugiego pastora, mówię. Mówię: słuchaj, powiedziałem jej to, to, to. On mówi: Norbert, poklepał mnie po plecach. Mówi: Norbert, mówi, musisz się postarać, ona jest po 3 próbach samobójczych. Mówię: okej, mówię, wszystkie argumenty mi wypadły. W efekcie gdzieś tam dzwoni Anitka do mnie. Mówi: słuchaj, miałam sen. Mówi: śniło mi się, więc ja stoję, już kpię przez ten telefon. Mówi: śnisz mi się, że stoimy w pokoju, przytulasz mnie. Ten pokój ma taki kolor ścian. Tu wiszą kwiatki. Tu stoi półka z jakimiś książkami. A moje nogi miękną, moje nogi zaczynają się stawać miękkie, bo stoję we własnym pokoju, a ona opisuje mój pokój, w którym nigdy nie była, nigdy go nie widziała. W ogóle mówię: dobra, mówię. Po czym spotkaliśmy się, mówię: wiesz, mówię, nie podobasz mi się, nie jesteś w moim typie. Mówię: ale dobra, ja się zgadzam. I tak się zaczęło ze mną. Może moja żona coś tam doda. No najdziwniejsze było to, że w sumie przez całe 3 lata, jak jeździłam za Arturem po nowym nawróceniu, to zawsze gdzieś cię widziałam za kamerą. Ale oczywiście byłeś wszystkim tym, czego się bałam. Bo łysy, obtatuowany i jeszcze siedział w więzieniu. To na pewno kryminalista. No dobrze, bo ja stałem za kamerą. Jak spoglądałem na ciebie, a ty żeś odwróciła wzrok w moją stronę, to ja udawałem, że ja nie widzę i patrzyłem twardo w kamerę. To dobre.
Kiedy właśnie porozmawialiśmy, nie porozmawialiśmy, jak byliśmy na usłudze pastora Madowy, gdzie po wejściu do modlitwy wyszłam z sali i potrzebowałam się do kogoś pilnie przytulić, a ty stałeś, podpierałeś kolumnę i podeszłam do ciebie, zapytałam Czy nie się, byłem ja? czy mogę się przytulić. Nie znam go. To po prostu poczułam się tak, jakbym się do tej kolumny przytuliła. Czyli jak ja to zawsze mówię, przytulenie Tytanika do góry. Zdarza się najlepszym. Ale właśnie później, kiedy miałam ten sen i w ogóle, to zaczęłam kłócić się z Bogiem, że ja cię nie chcę. Nie chcę, że po prostu to jest dobry Bóg, nie daje rzeczy Kulawych. kulawych, które nie są dla nas. A ja kulałem w tamtym momencie. A ja mam dostać łysego obtatuowanego i jeszcze w takich dziwnych spodniach. Jakich dziwnych spodniach? Te spodnie były dziwne, w których chodziłeś do Twoja koszula była dziwna. I wtedy właśnie usłyszałam od Boga, ale wy jesteście lekarstwem dla siebie. Mówię, dobrze, Boże, ja tego nie widzę w ogóle, ale skoro ty tak twierdzisz, to ja trzymam cię za słowo i wierzyć. I kiedy mówiłeś do mnie wszystkie te rzeczy, to po prostu było to takie, wiem, że wiem, że wiem. I ty możesz sobie mówić, co chcesz, a ja wiem swoje, bo mi Bóg powiedział. Ja na notabene się zgodziłem, ale pół roku po mojej zgodzie jeszcze dalej w tym nie dowierzałem, co zrobiłem. Bo ciągle Anitka nie była w moim guście. Nie wyglądała tak, jakbym chciał. Nie chodziła tak, jakbym chciał. Nie podnosiła rąk na uwielbieniu, jakbym chciał. To ta chora, kontrolowana miłość. Człowiek kontroluje miłość, ma jakiś wyimaginowany, to się chyba tak mówi, obraz kobiety, którą chce, którą w ogóle może tym kierować. Ale zobaczyłem w ogóle piękno tego, że kiedy ja się zgodziłem, to Bóg patrzył na nasze serca. Na moje serce, to czego potrzebowało, i na Anity serce, to czego potrzebowało. Gdzie dopiero ja to zobaczyłem. Jakieś pół roku później, że dostałem w ogóle tą żonę, którą miałem w swoim sercu, wyrysowaną. Choć nie przypominała na początku mojej żony, ale musiało to przejść przez krzyż. Musiało to przejść przez krzyż, kiedy się zgodziłem. Zgodziłem się z osobą, która przyszła, tak? Zgodziłem się na objawienie Boga, tak? Kiedy to zobaczyłem, przyniosło to życie. Przyniosło to radość, przyniosło to szczęście, przyniosło to zmianę. Na początku było docieranie, ale wszystko musiało, w ogóle każda dziedzina naszego życia musiała przejść przez krzyż. Kiedy chodziło o dzieci, kiedy podejmowaliśmy decyzje, kiedy ja podejmowałem decyzję względem córki Anity, kiedy ona podejmowała decyzję względem syna mojego, to mimo że pewne sytuacje były w nas bolesne, to jednak drugie mówiło amen na to, co powiedziało pierwsze. I dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy ze sobą szczęśliwi. Mamy wiele Chrystusa do podzielenia się, choćby tylko w małżeństwie. Choćby tego, co Chrystus w nas uczynił, zrobił z nas, obojga. Szukaliśmy siebie bardzo długo. Uważam, że
stanie w miejscu i spieranie się gdzieś z Bogiem i szukanie o własnych siłach nic nie przynosi. Przynosi raczej łaska, kiedy puściłem temat szukania żony, kiedy już byłem tak poraniony, pobity w tym wszystkim, we wszystkich swoich decyzjach, moich decyzjach, kiedy byłem pobity, poraniony, powiedziałem, to Ty przyprowadź, to On mi przyprowadza cud. Dzisiaj moja żona jest dla mnie cudem, darem od Boga, przyjacielem. Jest mi z nią dobrze i mówię prawdę. I chcieliśmy Wam powiedzieć, że Bóg leczy rany. Jeżeli gdzieś zostałeś zraniony przez kogoś, przez bliską Ci osobę, albo Ci się wydawało, że jest to osoba dla Ciebie bliska, była to kobieta czy mężczyzna i zranił Cię w Twoim życiu, to nie znaczy, że tam się tylko to skończyło. Jeżeli miałeś w swoim sercu wyobrażenie, że ona będzie taka i taka, jednak pojawia się i ona nie jest, nie chce Ciebie, nie zwraca na Ciebie uwagę, to jest tylko i wyłącznie Twoje, że Ty to mocno trzymasz. Nie chcesz tego puścić. Ja puściłam. Mam dzisiaj wspaniałą żonę, wspaniałe życie. Nie jestem kulawy. Dlatego, że On nie daje rzeczy kulawych. Jesteśmy tego świadectwem dla Was, obojgie, oboje. Coś dołożysz? Po prostu trzeba, w tym temacie po prostu tylko trzeba zaufać Bogu i pozwolić Mu działać. Bo szukanie samemu i działanie samemu do niczego nie prowadzi. Tylko do frustracji. A Bóg ma dobrą żonę i dobrego męża dla każdego z nas. Jako odpowiedniego. Nie substytut. Taka jeszcze jedna ciekawa rzecz. Byłem w 2 czy 3 związkach przed moją żoną. I za każdym razem pytałem Boga, Boże, czy to na pewno jest ona? Nigdy mi nie odpowiedział, to mnie strasznie frustrowało. A wszystkie odpowiedzi, które usłyszałem, tak, znalazłem odpowiedzi w ogóle nawet w przedziwnych sytuacjach, to była moja głowa. Moja zaburzona głowa, która usilnie czegoś pragnęła. Ale brak cierpliwości doprowadzał do tego, że łapałem to sam. Sam się z tym siłowałem. Nie przynosiło to życia. Kiedy przyniosło to życie? Kiedy w ogóle powiedziałem tak. I powiedziałem tak w sprawie, która była objawiona. Nie pytaj Boga, czy to jest ta kobieta i ten facet. Dlatego, że to Ty jesteś decydentem. Jeżeli człowiek jest narodzony z Bożego Ducha. Jeżeli człowiek jest w Kościele. I rozmawiacie, siedzicie koło siebie. I Ty chcesz, i ona chce. Nie może nie wyjść. Nie może się nie udać. Jeżeli razem rozbrajacie sprawy codziennych czynności w domu, zachowań, sytuacji, nazywacie je, nie dobieracie słowa humanitarnie, żeby teraz nie urażę, nie powiem, bo żeby nie było krzywości, nie może się nie udać. Rozmawiamy ze sobą szczerze, nieraz do łez. To znaczy, ale łez do ludzi z boku, bo niektórzy ludzie, którzy nas słuchają, twierdzą, że tak się nie da rozmawiać. Jestem innego zdania, ale tak mam ja. I tak moja żona. Mamy my. Razem decydujemy. Nie ma dla nas tematów tabu. Tym chcieliśmy się z Wami podzielić. Że dzięki Jezusowi jesteśmy połączeni. Dzięki łasce Bożej i naszej decyzji jesteśmy dzisiaj razem. Ale wszystko też dzięki Krzyżowi.
na którym się wszystko wykonało. Na którym zostaliśmy uleczeni, uzdrowieni. Abyśmy mogli śmiało z odwagą zwiastować tego, który darował nam życie. Amen.